Was w kolejnym odcinku z kreacją przez Was nocnego życia. Jesteśmy u naszej Zebusi. Ostatnio była mała przerwa w odcinkach, ale już wracamy. Wracamy, ale z troszkę nowym systemem, ponieważ odcinki teraz będą tylko raz w tygodniu. To znaczy u mnie będą raz i w kolejnym tygodniu będą u Carli raz. Tak. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu na zmianę. Tak, będziemy publikowały na zmianę. Nie będzie już piątki i soboty, tylko będzie u mnie w piątek i w przyszłym tygodniu w sobotę u Carli. I tak na zmianę. Tak. To tyle z ogłoszeń parafialnych. I co my tu mamy? Ja sobie poza nagraniem kupiłam troszkę ubrań im, żeby mieli w tym chodzić. Mamy kasę, więc korzystam. Tutaj oni w ogóle wcześniej wstali przez to, bo ich przybierałam. I trzeba się ganić. Nie sprzątaj, mamy od tego Lokaja. Lokaj na razie siedzi w namiocie. Ja mu też zmieniłam, zobaczcie, fryz, bo nie mogłam na niego już patrzeć. A im tylko ubranka podmieniałam. Zebusi i Władkowi. W sumie nie mam dzisiaj planów takich na odcinek, powiem Wam szczerze. Nie wiem, co moglibyśmy ciekawego porobić. Ale może gdzieś wyjdziemy jednak. Nie byłam pewna, czy gdzieś wyjdziemy, ale... chyba jednak gdzieś pójdziemy, bo w domu to tak nie bardzo jest robić. On zawsze ma teraz taką fajną seksy piżamkę, nawet już nie śpi sama, to musi jakoś wyglądać. No hello, pingwin! Co robisz w moim domu? Tego to jeszcze nie miałam, że pingwin mi wparował do domu. No bez ja muszę to zrobić. Uwiecznić na zdjęciu. Chyba mu się coś pomyliło. Czy to tak ma być? Pierwszy raz pingwin mi do domu wbija. Bez jaj. Mamy w kuchni pingwina. Chciałabym mieć takie zwierzątko. O, czekaj! O, jak słodko. Boże, ja zawsze muszę coś naklikać. A ja chcę tylko zrobić ładną fotę. Słodką, uroczą. O, to nie jest piękne. Ale nie mamy go kontaktu. Nie mamy. Co tu się działo? Boże święty, Karla. Naprawdę. Edek szydło. Nie mam pytań. O! Co to? Czyżby to był gorący kontakt? Widzę, że wiedźmę mamy. Czyżbyśmy szły w tym kierunku? W kierunku wiedźmy. Wampirka się nie udała, to może wiedźma. Nie wiem, co tam Karla planuje. Słuchaj, przechwałek. Ja się tak już nie przechwalę. Ja widzę, że w ogóle on tu pracuje. Nie wiem, czy on pracował wcześniej. Czy to dopiero... Nie, on chyba już wcześniej pracował, ma wysoką pensję. To jest chyba 10. poziom kariery, nawet nie wiem. Dobra, czekamy na jakąś normalną godzinę. Jak tam masz pachą? Czy tyś... Boże, ja muszę tak na spać. On śpi? No pewnie, że nie śpi, kurde, ale zmieniłam. Kazałam mu tam wejść, a nie kazałam mu spać. Ale zobaczcie, mamy w ogóle zimę. Może postawimy choinkę. Zrobimy sobie jakieś święta. A ten znowu tutaj, zobaczcie. Znaczy, na razie postawię tylko choinkę. A czy będą święta, to zobaczymy, jak to się rozwinie. Zima się szybko w sumie może skończyć, więc no, nie wiem. Nie wiem. Może to? Ona się taka wydaje węższa. Ale nie mamy na nią miejsca w ogóle, także spoko. No ciasno w tym naszym domku. Tutaj tak będzie tak przed zmywarką. Tam się chyba już nie przejdzie, czekajcie, niech mi pingwin wyjdzie. Weź mi, wyłącz to. Daj, łącz mi to. Kopię. Ale tak dzisiaj to zrób. Może właśnie nasz Władek... Czy ty idziesz naokoło? Nie, ja po prostu nie wierzę. Może nasz Władek zabierze naszą zepcę dzisiaj na randkę jakąś. Aha, ty już to włączyłeś! Nie, ja nie mam pytań. Ja mam jakąś... zaćmę umysłową chyba. No tu sobie może stać ta choineczka, czemu nie, w ogóle zobaczcie ile ma rzeczy, nie wiem czy ja to pokazywałam. Chyba nie pokazywałam, bo ja to odkryłam poza nagraniem, że on ma tyle właśnie rzeczy, jak ostatnio remontowałam domek. Dobra, nie przedłużając, gdzie jest Zebuśka? Aha, aha, Zebuśka, to by się nie pomyliło coś? Siedzisz w namiocie z naszym pachołem? Chodź tutaj do Władka. Chodź tutaj, Zebcia. Właśnie opowiedz sprośny żart. Poschlebiaj jej, że jest cudowna. Obejmij ją romantycznie. Pocałuj ją ciule. I weź więcej. Zapytaj, czy się z tą umówi. Obawy, si nie chce się umówić na randkę. Si odmawia spotkania, ty chcesz mieć 10 pierwszych randek, aha. Ja trochę miałam inne plany dla ciebie, Zebuśka, więc no ja nie wiem. O co wam znowu chodzi? No, Boże. Ja trochę mam inne plany dla Zebuśki, co przyznam, powiem. Bo już trochę nudzi mnie ciągle szukanie nowych adoratorów i robienie randek. Myślę już raczej o stabilizacji życiowej naszej Zebuśki, ale nie wiem jak Karla. Także tu może być pewna rozbieżność. Nie wiem co ona tam planuje. Możesz się pospieszyć, Władek. Boże, ona w tej piżamie na śniegu. Już? Okej, no to chodźcie. Jedziemy. Władysław i Zebusia, dokładnie tak. Ja im coś wybiorę i zaraz się widzimy. I jesteśmy sobie, moi drodzy, w bistro Bernarda, czy coś takiego. Jakoś tak to się nazywało. A, bo stwierdziłam, że, to jest, że jeszcze tutaj mnie nie było i fajnie będzie odwiedzić coś nowego. Chociaż tutaj nic ciekawego nie ma, tylko jest restauracja, ale akurat oni są głodni, więc spoko. Co ona chce? Zabawiać go i grać z nim. To weź do zabawy i... Gdzie to jest grać? Właśnie, dobra. W ogóle też im się sikać chce. Już jest dobra! Okej, czasem wzrósł i są. Będzie się rano, bo to z rana iść na randewu. No. Tańczyć tym razem, dobra. Troszkę im podbiję i idziemy tutaj jeść. A wy co myślicie, moi drodzy, w ogóle? Czy nasz Władek jest dobrym kandydatem na męża dla naszej Zebuśki? Jak uważacie? No, w sumie tylko z nim mam miłość, więc wiecie. Jak ja tutaj widziałam, chyba, że coś się zmieniło, ale... A, gdzie ja patrzę w ogóle? Nie miałam patrzeć. Wygląda mi na to, że tylko z nim mamy miłość. Dobra, bo mi się tutaj znowu przeskoczyło. Co to jest? Taniec klasyczny, aha. Dobra. Dosyć. Do budy. Do budy. I no roz. Ty też. Boże, on jest takim trochę narcyzem, ale to nic. Pasują do siebie. Zebuśka też jest taka pewna siebie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A wy chcieliście zdjęcie. Tak, oni chcieli zdjęcie, ale wiecie. Poszło mu całe... Dobra, zróbcie jeszcze to zdjęcie. Żebyście sobie podbili tą randkę. A ty co, świniaku, tutaj? No? Ja nie wiem, co to za świniak. Bezczelny jakiś. Zrób zdjęcie. Śmieszne. Spadaj. Gdzie tu jest kibelek? Halo, kibelek? Dobra, jestem ślepszy. Nie, nie macie tu kibelka? Serio? A jest, Boże. Dobra, to idźcie obydwoje tak synchronicznie do tego killa. W tym samym czasie. I naprawień. W ogóle nie możecie zdjąć z siebie tych ubrań. Jaki synch na mnie. Ciekawe, czy robią to samo. Macie tu wieżak na ubranie? A nie, bo to chyba jest na dworze, chociaż nie. Ma dach. Ale taki dziwny. Nie wiem. Nieważne. Chodźcie coś zjeść szybciutko. Nie przywitaj, tylko chodźcie. Potem sobie pójdziecie dmuchać bańkiem. Dzień dobry, proszę wam stolik. Mamy dużo czasu jakoś dziwnie, nie wiem. O, przez to, że oni się tak kochają. Dostali sobie brakuje się tyle czasu. Kończymy sobie to światło. O, jak romantycznie. Nie ważne, że jest dopiero 13 i jest nam to światło niepotrzebne. Udawajmy, że w ogóle wiecie. W ogóle, a kurczę, w tych kurtkach siedzą, nie podoba mi się to. Dobra, słuchaj, zaraz na mnie dnia. Zawsze daję danie dnia, bo sobie... Dostaję to, co robią. Nie chcę mi się tutaj grzebać, wybierać. I sobie powiem na smacznicze, ja to przyspieszę. Boże, czy to jest przeznaczenie? Spaghetti. Obydwoje lubią spaghetti? Czy to jest możliwe? To jest przeznaczenie, to jest przeznaczenie! Jesteście sobie po prostu przeznaczeni, Zebusia. Baw się złapka. Złap kawałek. Pocałuj, ojej, prześlij całusa. Zabawiać, znieść hałas. Może zrobiłem niespodziewane oświadczenie? Kusi mnie to, powiem wam. Naprawdę mnie to kusi. Chociaż oświadczyny, wiecie, są z filmikiem i w ogóle. Nie wiem sama. Patrzcie, on chce się pobrać. Ona nie. Ona chce ją zabrać im do domu. I kupić nowe ubranie. Dopiero co jej kupiłam. On chce ją pobrać, kiedy jest słodkie. Trzeba iść zabrać jakieś automatyczne miejsce i żeby on się oświadczył. Dobra, jedziemy gdzie indziej. O! Wykorzystaj kupon. Idę wykorzystaj kupon. I ja zaraz do was wracam. Pojawimy się w jakimś innym miejscu. Kurczę, spróbuję z tymi oświadczynami, no. Najwyżej. Czemu ta baba dzwoni do restauracji? Okej, ja nie mam pytań. Tak też można. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobrze, jesteśmy moi drodzy. Powiem wam, że w ogóle nie ma tutaj żadnych takich romantycznych miejsc. Cóż, ej, zobaczcie, już mają randkę marzeń, a ja nic nie zrobiłam. Czy to jest zbagowane? Oni po prostu tak się świetnie czują w swoim towarzystwie. Chodź tutaj ją pocałuj. Bye me. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś nasz... Były. Pozwala się pomasować. No to pomasuj go, pomasuj go. Patrzcie, jak romantycznie. No więc wybrałam właśnie ten labirynt. No bo co ja zrobię? Nic nie zrobię. Och. Oj. Nie chcę nic nie chodzić. Ja ciągle coś wciskam. Patrzcie, jakie serce. Pozwala się, no to pomasuj go. Czemu go nie masujesz? Chodź, Władek. Władek. Nie wiem, jak on ma. Władek czy Władek? Chcesz go zaprosić do domu? I też ją chcę zaprosić do domu. Ale wy mieszkacie razem i co ja mam z wami zrobić? Jak macie się zaprosić do domu? To jest w ogóle ładny. Jakiś... Tutaj ten jest. A jestem, wiecie co, ja powiem wam, że jestem tutaj Jestem tutaj. Jestem ciekawa w ogóle, czy Zebusia by się zgodziła na takie, na ślub, czy by przyjęła jego oświadczyny. Bo on wiadomo chce, ale ona, wiecie jaka jest. Spróbujemy, co? Spróbujemy. Nie wiem, czy Karla będzie zadowolona. Jeszcze gorące pocałunki. Ale zobaczymy. No co, to ręcznie zawsze można zerwać. Jestem ciekawa reakcji Zepci, czy ona się w ogóle zgodzi. No to nasza chwila prawdy. A właściwie to Włodka. Włodek, to twoja chwila prawdy. O, akurat się zrobiło ciemno. Włodek. Czas upływa. Zostawiam. Akurat zrobiło nekromantycznie. Zebuśka. Zebuśka. Zebole. Clearna. Żabate! Ty mocnia! O, tak, pierścionek na rękawiczce. Spoko. Udało się, ej. A trochę się wahałam. Trochę się wahałam, bo nie byłam pewna Zebuśki. Oj, nie byłam jej pewna. Ale się udało. Weź ją jeszcze pocałuj. Patrzcie, ej, ona nie jest zadowolona. Ona nie jest zadowolona. Czemu? Władysław i ja zaręczyliśmy się. Och, nie wiem, czy to był naprawdę dobry pomysł dla takiego streama jak ja. Jednak, ale to czemu przyjęłaś, skoro nie wiesz? Co za niezdecydowana, to on jest zadowolony. Teraz wiem, że tak, chcę. To najpiękniejsze słowa na świecie. Już słyszę dzwony weselne. No, jestem ciekawa, jak ta historia się dalej potoczy. A tymczasem, moi drodzy, będziemy kończyć tym pozytywnym akcentem. Ja już sobie nimi sama wrócę do domu, bo czas się kończy. Także tak. No ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Możecie pisać w komentarzach, co uważacie. My tutaj... A, jeszcze zakończę z wami randkę. O. Wiecie, może Zebuśka przyjęła te zaręczyny pod takim, wiecie. Ale patrzcie, ona... A nie, Władysław porzuca mnie przed ołtarzem. Ona jest niezdecydowaną simką. Ja nie wiem, naprawdę. Ona sama nie wie, czego chce w życiu. Niech się lepiej ogarnie. Dobra. Jedziemy do domu. Tak, a my, kochani, no, my to nie. Za tydzień widzimy się u Carli na kanale w odcinku 8, tak. Także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.